brak mi słów. No znowu, kochani. Jesteśmy bardzo szczęśliwe. Buziaczki? Było super. To nie był przypadek. Super, super jest. Dziękuję mojej rodzinie. Kocham ten medal. Jest cudownie. Cudownie? To jakiś sen. One są ze snu, a ubrane w codzienność. Spośród marzeń stu, jedno spełnią na pewno. Gdy nadejdzie czas, myśli złączą się w jedno. Złote każdą walkę zwyciężą. Teraz jesteśmy na takim mini spacerze, ale ta obrona tytułu, rozumiem, spacerkiem nie będzie. Na pewno nie, bo jesteśmy przygotowane na to, że wszystkie drużyny będą chciały nam utrzeć nosa, a myślę, że się nie damy. Zawsze gramy takie słabsze mecze, bo zawsze gramy pierwsze spotkania bardzo nerwowo i jedyne co mogę powiedzieć to, że trzeba się cieszyć z tego, że nie grając bardzo dobrze wygrałyśmy to spotkanie z takim rezultatem, jak sami teraz wiemy jaki. I tak miało być, ten mecz miał być wygrany właśnie 3-0, tak aby nasze zawodniczki nie nadwyrężały się przed następnymi bardzo trudnymi spotkaniami. Wśród marzeń stu, jedno spełnią na pewno. No, proszę Państwa, początek tiebreaka był bajecznym snem, ale teraz to, żeby nam się to nie przerodziło w koszmar. Dobrze, Dorota Świeniewicz. Małgorzata Glinka, wreszcie koniec! Ups! Najważniejszy wynik idzie w świat. Wygrałyśmy 3-2 i to jest najważniejsze. Proszę Państwa, bardzo wiedzieliśmy, dobrze, że to będzie ciężki mecz, że tutaj scenariusz na pewno nie będzie dla nas tylko i wyłącznie spacerkiem, ale to kino siatkarskie dzisiaj nasze zawodniczki reżyserowały w klimacie Hitchcocka. Praca jest w granicach 6 godzin na sali, później 3 godziny, 4 godziny w hotelu, więc ta praca to jest w granicach 10-11 godzin dziennie, na takich turniejach oczywiście. Jak wszystko dobrze idzie, to też nie ma co wtrącać się czasami dziewczynom, bo rozgrywająca czasami ma własny plan działania, jest to sprawdzone, to się też nie wtrącamy w tym momencie. A generalnie kontrolujemy, żeby za bardzo nie wyszło to poza taktykę, która jest ustalona przed meczem. Myśli złączą się w jedno.
tego reprezentacji polskiej. Było troszeczkę nerwowo, szczególnie w trzecim secie. Dobrze pozbierałyśmy się i pokazałyśmy, na co nas stać. Dziękujemy za ten poziom emocji, szczególnie w secie trzecim, no i cały set czwarty. Na razie Polki prowadzą w swojej grupie kompletem zwycięstw. Teraz mamy dzień przerwy w Mistrzostwach Europy. Pan uśmiechnie, naprawdę wszystko wskazuje na to, że na 99,9% wygrywamy spotkanie z Rumunią i jesteśmy w półfinałach Mistrzostw Europy. Cieszę się bardzo, dlatego że teraz będę grać o medale. Nie tylko go otrzymam, bo dwa lata temu tylko go otrzymam. Niestety nie miałam szansy, takiej możliwości, żeby zagrać. Jako jedyni z medalistów sprzed dwóch lat będziemy bronić tu w Zagrzebiu honoru podium. To ogromny sukces polskiego zespołu. Zaczynamy głaskaniem, później przejdziemy do rozcierania. Będziemy próbowali doprowadzić mięsień do odpowiedniego tonusu mięśniowego. No ja ogólnie bardzo lubię przychodzić sobie do masaży. Bardzo często się tutaj spotykamy z Tomkiem i prawie co wieczór próbuję tutaj zrehabilitować się. Obojętnie nawet czy mnie boli, czy nie, ale warto się wymasować na wieczór. I dobrze to robi. Wierzy pan, że kadencja naszych złotek 25 września przedłuży się o kolejne dwa lata? Marzę o tym, tym bardziej, że jako zawodnik tylko udawało mi się zdobywać srebro i mam nadzieję, że z tą drużyną, która chce potwierdzić dwuletnią dominację w Europie, że tak właśnie będzie. Dorota Świniewicz, najlepsze przyjęcie. I Dorota Świniewicz, ale kończy to spotkanie. Brawo, brawo dla pani Doroty. Może nie pomogła sobie w tej sytuacji, ale zakończyła to spotkanie. Zwycięstwo naszego zespołu. Zajmujemy pierwsze miejsce w naszej grupie. One są ze snu, a ubrane w codzień.
ogarnąć. Tak jest. Nie, no nie, panie dzwonimy. Chciałem przywitać państwa i polską ekipę, złotą ekipę w ambasadzie w Zagrzebiu. Gratuluję dotychczasowych sukcesów. Wypadłyście panie wspaniale. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Jednocześnie rozumiemy, że schody dopiero się teraz zaczynają, bo teraz będą już medalowe rozgrywki. Nasze mistrzy nie mogą po lampce. Radochę. Takie orzełki ładne. Nie, ale to jest takie emocje, że ja też jestem bardzo mile zaskoczona takim serdecznym, ciepłym przyjęciem tutaj przez ludzi. Jest naprawdę bardzo fajnie. Będziemy mówić, że to jabłkowe, a to pożyczkowe. Z autografami. To jest maskotka polskiej reprezentacji męskiej i ja muszę powiedzieć, że w opinii tutaj specjalistów sportowych polska drużyna jest faworytem. I oby tak było. Zapraszajmy. Jesteśmy w końcu na terenie naszego kraju, bo to jest nasze państwo tutaj, Skrawek oczywiście, bardzo sympatyczna atmosfera. Dziękujemy w ogóle za zaproszenie ambasadora. Spośród marzeń stu, jedno spełnione pewnie. Zwracajemy. Ja jestem zadowolony w tym roku, dlatego że cały sezon bez przerwy, do tej pory skontrolowany, bez przerwy, ciągnie się jeszcze, w tej chwili mam 3 kontrolowane. Z przerwy to się dzieje, jedna się wyleczy, druga. Bardzo przyjemnie, obiadłyśmy się kanapkami, no i co, ludzie są bardzo mili, kibicują nam na meczach, więc... My dla nich miłe też jesteśmy. 3, 4. Polska! 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 Tak, to mam kamerę. A ja ci wjechałem? Może z nami być. A ja, o, jest pan. I tam pójdź daj. Ale komu? Polska! Gdy nadejdzie czas, myśli złączą się w jedno. Safronowa. Szeszenina. Blok po prostej, nie kiwa. Gramy, Denik. gramy. Jeszcze gramy. Jest! Przełożona ręka. Pięknie! 22 do 20 wygramy. W tiebreaku, proszę państwa. To nie sen. Polskie siatkarki będą znów grać w finale Mistrzostw Europy. Naprawdę możemy już je ozłocić. Szkoda tylko tego trzeciego seta. No, prowadziłyśmy tam wysoko, nerwy dały się we znaki. W czwartym secie zeszło z nas powietrze, niemniej jednak w piątym secie już zebrałyśmy się do kupy i zagrałyśmy razem konsekwentnie i z wiarą. Cześć.
ciężko przeżyłyśmy ten mecz. Cały mecz był wyrównany, dwa pierwsze sety, mimo tego, że wygrałyśmy, mogły się skończyć równie dobrze w drugą stronę. Już w trzecim secie zaczęłyśmy się cieszyć, no ale nie udało się. No czwarty to był popis Rosjanek, my myliłyśmy się, w ogóle nie istniałyśmy, a w tej breaku wytrzymałyśmy tą nerwówkę i udało się wygrać ten mecz. To chyba pierwszy mój występ w tak dramatycznym tiebreaku. Nie miałam okazji jeszcze. Zenik, dobrze, Bełcik. Dorota Świniewicz zatrzymana, ale proszę Państwa, jesteśmy mistrzami Europy, mistrzyni Europy, polskie siatkarki, dziewczyny, jesteście złote. Gratulacje serdeczne. To jest złoto najcenniejsze, najcenniejszej próby, bo złoto podwójne. Jestem bardzo zaskoczona, nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie ciężej, że będzie miały bardziej pod górę. Jestem szczęśliwa, nie potrafię w ogóle tego określić. No i proszę bardzo, mamy najskuteczniejszą, najlepszą zawodniczkę naszym zdaniem, nie tylko jak widać Dorota Świniewicz. My również, proszę Państwa, trzymaliśmy za panią Dorotę kciuki. Ja bym bardzo chciała podziękować mojemu zespołowi, bo to jest nagroda dla zespołu, nie dla indywidualnej zawodniczki. Na to pracował cały zespół, nie tylko ja.
przed każdym meczem doktor starał się iść na jedną stronę boiska. Tak samo ja, kiedy losowałam piłkę albo przyjęcie, albo zagrywkę, zawsze wybierałam tą stronę, z której zawsze zaczynałyśmy. Złoty wyśnił sen, każdą walkę zwyciężą. Energii, że po prostu nie wiemy, w jaki sposób to przekazać i po prostu tańczymy i bawimy się najlepiej, jak potrafimy. Sen, my wywalczyliśmy złoto i nie broniliśmy złota, tak jak niektórzy mówią, tylko przyjechaliśmy i następne złoto wywalczyliśmy. To naprawdę nie jest sen. Jestem dumny z naszych dziewczyn, wykonały wszystko prawie perfekt.
szczerze powiem, że meczu nie oglądałem wszystkich w związku z charakterem naszej pracy. Oglądałem mecz Polski z Rosją, wygranym 3-2 przez panie. I wczoraj w nocy powtórkę meczu finałowego. Oczywiście ogromna radość, że byłem, ja miałem zaszczyt wieść panie w lasie do Polski. No życzę im wszystkiego najlepszego i dalszych zwycięstw oczywiście. Turniej Mistrzostw Europy w Zagrzebiu zaczął się dla nas bardzo tragicznie, ponieważ w wypadku zginął nasz kolega Arek Gołaś. Cieszymy się ogromnie, że skończył się tak szczęśliwie i właśnie ten złoty medal chciałbyśmy zadedykować naszemu koledze, świętej pamięci Arkowi Gołasiowi.